Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pełna Kulturka. Ja mam na imię Hubert i dziś przedstawię wam genezę konfliktu Kerta Cobaina, wokalisty zespołu Nirvana oraz Axla Rosa z Guns N' Roses. Dlaczego panowie nie połali miłością do siebie? Który z nich rozpoczął wojnę? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym epizodzie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, możecie zostawić subskrypcję na naszym kanale. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Początkowo wszystkim wydawało się, że Axel Rose darzy nirwane sporą sympatią, co pokazuje chociażby klip do utworu Don't Cry Guns N' Roses, w którym wokalista ma na głowie czapeczkę z logiem Nirvany. Uczucia Axla nie zostały jednak odzajemnione i Kurt Cobain już niebawem miał pokazać światu, że gansi kompletnie go nie obchodzą. Podczas promocji świeżo wydanego wtedy albumu Nevermind, Cobain powiedział Pomimo iż Kurt był w swojej niechęci do gansów wyrazisty i zdecydowany, Axel marzył o wyruszeniu we wspólną trasę z Nirwaną. Chcieli do olbrzymiej trasy razem z metalikominami, więc Axel dzwonił do Kerta non-stop. Któregoś dnia Kurt powiedział: Ja p dole". Axel nigdy nie przestanie do mnie dzwonić. Wspomniał Dave Grohl, perkusista Nirwany. Cobain odrzucił propozycję wspólnej trasy z Guns N' Roses, a Axel Rose był bliski wybuchu wściekłości. Podczas trasy koncertowej promującej album Use Your Illusion. Wokalista Gansów postanowił przemówić do publiczności i nazwał Kerta Cobaina Pierdolonym Śmieciem. Prześmiewczo mówiąc, że jest on zbyt dobry i zbyt cool, aby wyruszyć w trasę z Gans Roses i grać dla ich publiczności. Kert Cobain to Pierdolony śmieć z żoną Śmieciem. Jeśli ich dziecko urodzi się zdeformowane, to obydwoje powinni iść do więzienia, powiedział, nawiązując do narkotykowych ekscesów pary, o których w owym czasie było głośno. Kurt Cobain i Axel Rose spotkali się na gali MTV Video Music Awards w 1992 roku. Cobain trzymał na rękach swoją córeczkę Francis Bean, a Kurtney Love, jego żona, postanowiła zadrzeć z wokalistą Gansów, krzycząc w jego kierunku. Axl, zostaniesz ojcem chrzestnym naszego dziecka? W tamtym momencie Rose podszedł do Cobaina i powiedział Niech twoja córka zamknie mordę, bo inaczej wyjdziemy na zewnątrz. Kurt odpowiedział mu zdawkowo tego wieczoru podobno również inni członkowie obu zespołów wymienili ze sobą wiele uprzejmości. Oprócz tego wszystkiego Dave Grohl tuż po występie Nirwany postanowił dokonać jeszcze jednej zaczepki i krzyknął po prostu Jakiś czas po ognistych wydarzeniach na gali MTV VMA Cobain udzielał wywiadu dla magazynu The Advocate. Wokalista Nirwany powiedział wtedy że się tym dzielę, ale to jest po prostu coś, czego nie można ignorować. A poza tym, oni nie potrafią zrobić dobrej muzyki. Na krótko przed swoją śmiercią 1 kwietnia 1994 roku Cobain wracał do Seattle, tym samym samolotem, co Duff McKagan, basista Guns N' Roses. Kurt przyznał, że właśnie uciekł z kliniki odwykowej, a sama pogawędka dwóch muzyków przebiegała w pokojowej atmosferze. McKagan wspominał później w jednym z wywiadów. Na pewno był zdołowany, ale ja też bywałem w takim stanie. Przy odbieraniu bagaży pomyślałem, że zaproszę go do siebie do domu. Odwróciłem się, a jego już nie było. Cztery dni później, 5 kwietnia, świat obiegła informacja o śmierci Kobeina. Wydaje się, że topór wojenny między muzykami obu zespołów po śmierci Karta został zakopany. Dave Groves wspominał, że jeden z pierwszych telefonów, jakie odebrał po śmierci Kobeina, był telefon od Matta Sorum perkusisty Guns N' Roses. Do ciekawej sytuacji doszło w roku 2016, kiedy to Dave Grohl użyczył swój tron sceniczny Axlowi, kiedy ten złamał nogę. Kilka miesięcy wcześniej Grohl sam posługiwał się nim podczas swojej trasy z zespołem Foo Fighters. No cóż, w świecie rock'n'rolla zawsze wiele było spięć i niechęci pomiędzy różnymi artystami. Takie sytuacje często są motywowane chociażby chęcią wzbudzenia zainteresowania swoim zespołem w celu chociażby promocji albumu, Zwyczajną zazdrością o to, że innej grupie widzi się lepiej, lub po prostu zwykłą ludzką niechęcią. Jak było naprawdę z Kertem Cobainem jak Sama niechęć prawdopodobnie nie była ustawiona. Natomiast wiele przesłanek każe nam sądzić, że muzycy celowo podsycali konflikt dla swoich celów i przyciągnięcie uwagi. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nasz materiał Wam się spodobał, będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie łapki w górę. Zapraszamy was również do subskrybowania naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, które regularnie będą się u nas pojawiać. W komentarzu możecie również napisać o kim powinien być następny epizod. Możecie wpaść na nasz profil na Instagramie, który pełen jest ciekawostek oraz naszą grupę na Facebooku, na której to wy możecie publikować swoje treści. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień.